Cześć, z tej strony Ala Woźniak. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka IT Stacja Rekrutacja, podczas którego przybliżamy procesy rekrutacji w firmach IT. Tym razem w studiu gościmy firmę X. Ze mną w studiu są Mateusz Kotarski i Bartosz Bartel. Witam Was. Zanim przejdziemy do głównego tematu naszej rozmowy, pozwólcie, że powiemy więcej o Was. Z tego co wiem, przedstawiacie się jako zaklinacze danych. Może odkodujmy tę nazwę. A no właśnie, jak zaklinacze, to raczej <laughs> za, zakodujmy dane. No, tak naprawdę, to staramy się e, zrobić z danych jakiś użytek. E, Zebrać dane i spróbować dostarczyć je w takiej formie, żeby stanowiły jakąś wartość dla naszych klientów. No, dla porównania, tak jak mamy zaklinaczy mężczyzn, którzy grają na tej swojej fajnej pujarce i mąż tańczy do ich pujarki, to tak samo my działamy, e, używając klawiatury, i wtedy z tego dzbanuszka wychodzą te dane odpowiednie, które odpowiadają na Konkretne pytania. Taki efekt wow do tego. Dokładnie. <laughs> Rozumiem. Dobrze, w takim razie może powiedzmy więcej o firmie. Z tego co wiem, firma ma korzenie zagraniczne i powstała w 1983 roku. Powiedzcie, proszę, jak to się stało, że weszła na rynek polski. Zgadza się. Firma powstała w 1983 roku, z tym, że no w tamtym czasie no nie było to. Zbytnio skomputeryzowane wszystko. Dużo rzeczy działo się za pomocą ołówka i kartki papieru. Z czasem oczywiście powstały typowe programy, które miały jakieś arkusze kalkulacyjne mm -hmm. i tego typu rzeczy. Oczywiście już były pierwsze jakieś programy, przymiarki do, do, do robienia danych właśnie za pomocą komputera. No i przyszedł wiek XXI, gdzie był. Wielki boom, wielki mm. rozrost różnych fajnych, ciekawych technologii do obróbki danych. No I tak firma zaczęła nabierać tempa. że w 2011 roku firma została przyjęta przez naszego obecnego prezesa. I od tego czasu no zaczęliśmy robić dużo wielkich projektów dla różnych korporacji, dla, dla Różnych tego typu konsumentów danych, raportów danowych. I w roku 2018 przyjechaliśmy do Polski. do Polski. Przyjechałem do Polski, gdzie spotkałem Mateusza i porozmawialiśmy o tym, czym Mateusz się zajmuje w danym czasie. A że w Londynie mieliśmy bardzo duże zapotrzebowanie na takich ludzi jak Mateusz, stwierdziłem. Hmm, czemu nie? Poszedłem do prezesa i powiedziałem, słuchaj, Kisap, u nas w Polsce mamy fajnych ludzi i myślę, że byłoby fajnie otworzyć taki oddział w Polsce, gdzie byśmy znaleźli osób, których potrzebujemy do tego, żeby nasza firma rosła dalej w siłę. No i tak to się stało, że Mateusz został pracownikiem numer jeden. W Polsce. W Polsce. No i na dzień dzisiejszy no w Polsce już mamy około 25 osób, łącznie pracowników zdalnie pracujących, jak i pracujących stacjonarnie. No i szukamy dalej. Rozumiem. Dobrze. A powiedzcie, właśnie wspomnieliście o tym, że realizujecie różne projekty dla różnych klientów i że generalnie dane mogą posłużyć właśnie w oszczędnościach firmom. Jak to wygląda? Jakie to są projekty? No, ja to lubię nazywać rozproszonymi zakupami, a, bo zakupy są takie korporacyjne, są dosyć proste. No, bo jest tam jakiś duży system, pewnie SAP, taki trochę archaiczny, ale. Ale jest i większość firm, jakby korzysta z sap albo SAPA sap a podobnych rzeczy. No i to są, są, za to odpowiadają pewne komórki, są ludzie, którzy zajmują się procurementem. No i na przykład, jeżeli trzeba kupić kawę do biura, no to zamawia się kilka kortenerów kawy i wszyscy wiedzą, że kawa przyjechała. Podobnie z jakimiś zakupami, może bardziej operacyjnymi, w stylu jakieś komputery czy, czy biurka, to wszystko jest jakby ustrukturyzowane, ale w tych dużych firmach. Każdy pracownik, albo prawie każdy pracownik ma kartę kredytową, korporacyjną, no i może zrobić zakupy na, na własny użytek, musi je potem rozliczyć. No i ten cały jakby rozproszony system niecentralizowany zakupów jest dosyć trudny do, do ogarnięcia, do, do scalenia, do zwizualizowania. No i tym się głównie zajmujemy, czyli staramy się zbudować system, który będzie potrafił e, Scentralizować ten rozproszony cały proces zakupowy w takich dużych organizacjach, które mają 100 tysięcy lub więcej pracowników. I to jest jedyne zastosowanie mm -hmm. takich danych. Ogólnie firma zaczęła od typowego procurementu dla różnych jednostek dla szpitali dla różnych urzędów miast dla różnych departamentów ministerstw Wielkiej Brytanii. E, aczkolwiek e, z, znaleźliśmy też inne e, miejsca, gdzie znaleźliśmy dane. Mhm. E, pracując ze szpitalami, okazało się, że jest duże zapotrzebowanie na analizowanie pacjentów. Jak oni przychodzą do szpitala? W jakim celu? E, jakie oszczędności można e, mhm. tam znaleźć? E, na przykład, e, jeżeli chodzi o starsze osoby. Starsze osoby często przychodzą do szpitala, bo, bo lubią w pewnym ja. stopniu. E, dlatego można obliczyć na przykład ryzyko mhm. pojawienia się takiej osoby w szpitalu. No i wiadomo, że oszczędnością będzie wysłać osobę, która pójdzie do tej osoby do domu i powie, że wszystko jest w porządku, nic się nie dzieje. I to już jest oszczędność, bo oczywiście nie my nie używamy personelu szpitalnego z jakiegoś oddziału o przyjęć, izby przyjęć. Zajmowaliśmy się też również kadrami, zatrudnianiem, całym procesem zatrudniania od aplikacji poprzez jakieś screeningi, aż do oferty, do samego zatrudnienia, również dla wielu wielu korporacji. Dane są tak naprawdę wszędzie i, i jeżeli no, firma no, posiada ich dużo, to my jesteśmy osobami, które biorą te wszystkie mhm. dane i zaczynają czytać, jak z kart Tarota mówią, co się może stać, gdzie możemy zaoszczędzić, co możemy zrobić, żeby było lepiej. Mhm. Czyli właściwie Trudno wskazać jakąkolwiek dziedzinę, w których nie ma zastosowania właśnie e, zaklinacz danych. Tam, gdzie są dane, tam jest i zaklinacz danych. Dużo firm e, do tej pory jeszcze nie posiada danych, mm -hmm. aczkolwiek oni nie wiedzą, że będą posiadać te dane w niedługim czasie. Wszystko idzie w takim kierunku, że e, no gdzieś musimy zbierać informacje, bądź też wskazujemy, jaką informację należy zbierać. E, to też jest bardzo ważne, bo Często ludzie mają jakiś wspaniały pomysł, przychodzą do nas z pewnym problemem. My patrzymy na ten problem i stwierdzamy, że no, niestety nie macie odpowiednich danych, żeby odpowiedzieć na to pytanie. I w tym momencie możemy zaproponować kolektowanie tych danych mm -hmm. i sposób, w jaki można kolektować takie dane. Także nie tylko tam, gdzie są dane, ale dane też można stworzyć, tylko mm -hmm. trzeba wiedzieć też. Jakie dane należy stworzyć? I jak to zrobić? Naprawdę? Podobno większość danych, które są teraz, zostały wyprodukowane przez ostatnie dwa lata. Czyli chyba przez ostatnie dwa lata zostało wyprodukowane 10 razy więcej danych niż przez wszystkie lata wcześniej czy przez ostatnie 5 lat. E, dobrze, to może powiedzmy e, tak pokrótce, w jakich technologiach pracujecie w firmie? Co trzeba umieć, żeby móc uczestniczyć w życiu firmy? E, to dobre pytanie. E, no, wiadomo, lubimy programować albo programujemy. E, używamy języka Python, ale to tylko narzędzie, tak naprawdę, można, można się szybko wdrożyć, jeżeli ktoś ma odpowiedni e, mindset, jak podejście inżynieryjne. E, ale no, to, co jest problemem w naszej pracy, jest to, to że pracujemy z danymi. I dosyć trudno może być odnaleźć się takim stricte informatycznym świecie, informatyką, gdzie jest bardzo łatwo zdefiniować wymagania, napisać funkcje. W naszym przypadku często nasz, to, to, co staramy się zrobić, jest dosyć rozmyte, czyli nie jesteśmy w stanie na przykład łatwo zdefiniować wymagań, że funkcja ma wejściu ma mieć takie parametry i ma na, na tych parametrach zrobić dane operację i oddać takie wyjście, bo często pracujemy z nieznanym. Często nasze dane są mocno, jak to powiedzieć, brudne, i czasami musimy podejmować decyzje na zasadzie prawdopodobieństwa, czyli musimy zdecydować, czy dana, dana dany wydatek to jest kategoria typu hotel, czy może restauracja hotelowa. Dlatego trzeba mieć pewien, żeby pracować w tej firmie z danymi, trzeba mieć pewien mindset, który pozwala podejmować decyzje w takim dosyć rozmytym, mhm. rozmytym świecie. Więc piszemy w Pythonie, używamy bazy danych, albo nie używamy bazy danych, to w zależności na jakim etapie procesujemy, staramy się używać albo Pandasa, albo Pais ale to są wszystko technologie. Najważniejsze mhm. jest mindset i dobre podejście do tego, co chcemy zrobić i jak chcemy zrobić. Mhm. No i przede wszystkim też wymagana jest duża optymalizacja wszystkiego, co robimy. Mhm. Pewne rzeczy mogą zabrać 150 dni, 200 dni. No i Trzeba to zaoptymalizować, żeby to zabrało 10-15 minut, jeżeli takich problemów mamy x i każdy problem X no, trzeba w pewien sposób e, udoskonalić, tak żeby, żeby e, że tak powiem, był wygar e, ze sprzętu. Tak. Jasne. Dobrze, wiem, że firma ma siedziby także oprócz Gdańska w Londynie, w Madrycie, w Atlancie. Powiedzcie, proszę, jak liczny ogółem jest zespół i jakie role są w zespołach? E, na chwilę obecną firma e, zatrudnia około 100 osób. W Madrycie powstała jednostka, która zajęła się typowo frontendem, typowo aplikacją, w której wyświetlamy dane dla naszych klientów, aczkolwiek nie ograniczamy się tylko do tego, to jest tylko powiedzmy jedna część firmy. E, oczywiście dane można wyświetlać wszędzie i tak naprawdę dla nas wystarczy wystawić jakiś endpoint e, dla naszych klientów i mogą sobie podłączyć to, tak naprawdę, pod wszystko. Jeżeli chodzi o Atlantę, e, głównie sprzedaż e, i głównie e, tak zwane client-facing mm -hmm. roles. E, więc no, no wiadomo, no w Polsce no ciężko by było znaleźć polaków, którzy by ładnie, płynnie mówili. Mm -hmm. Po angielsku, nawet ja mieszkając x lat w Londynie, pomimo tego, że mówię, mm -hmm. to i tak wiem, że często gdzieś to jest takie małe Przekręcenie, że tak możemy sobie wyobrazić, tak jakby Rosjani mówił doskonale po polsku, ale zawsze wiemy, że gdzieś tam jest ta nutka takiego akcentu innego. Więc, więc fajnie w tam mieć właśnie takich ludzi. I też mamy w Londynie, to jest nasza matka, gdzie tak naprawdę wszystko się zaczęło. No i tam też mamy pozycje wszystkie od marketingu, produktu, analityków, sprzedaż, i też inżynieria. Mhm. Aczkolwiek na chwilę obecną staramy się tą inżynierię jednak przenieść w kierunku Polski. Także tak to wygląda. Właśnie z tego, co mówisz, wynika, że takie serce danych jest tutaj w Polsce. Na chwilę obecną można tak powiedzieć. Cały research i mhm. development na chwilę obecną dzieje się w Polsce. Znaleźliśmy naprawdę wspaniałych ludzi, którzy mają wspaniałe pomysły i, i myślę, że to wszystko ma taki dobry pazur, który naprawdę doceniają ludzie z naszej matki w Londynie. No Dlatego staramy się tutaj to wszystko rozwijać. I jesteśmy jeszcze na początku drogi tej, w sensie budowania tego systemu do danych takiego. Większego systemu, to jesteśmy. Może nie chciałbym powiedzieć, że na samym początku, bo już fundament powoli się wylewa, ale jest coraz fajniej, i powoli to zaczyna nabierać takich ram już taki, takiej budowli. Więc jest to fajny też moment, żeby, żeby zacząć, żeby te, z tymi danymi pracować. Mhm. To jest teraz naj, najlepszy, najciekawszy moment. Mhm. E, super, wspomnieliście właśnie o e, zespole. E, powiedzcie, jakie. Kompetencje, oprócz tego mindsetu, o którym wspomniałeś, Mateuszu, powinien mieć zaklinacz danych. Jakie umiejętności? Ciekawość, wielka ciekawość, bo tak naprawdę wiele rzeczy odkrywamy, ciągle odkrywamy. Mhm. Pasja do odkrywania. Pasja tak? do odkrywania, pasja mhm. do detali. Jednak no, z naszej perspektywy no, zaimplementowaliśmy nie wiem, 500 tysięcy różnych źródeł. E, powiedzmy, niektóre źródła, które posiadają 2000 jakichś encji danych, to e, jednak, żeby się połapać w tym wszystkim, gdzie co jest, jak e, to wszystko połączyć, e, jak to sprowadzić do wspólnego mianownika, e, no jest e, powiedzmy, taskiem nietrywialnym. E, dlatego e, uważam, że jeżeli jest osoba ciekawa, e, zacznie przechodzić przez te wszystkie encje, e, znajdzie fajne jakieś ciekawe połączenia, jakieś ciekawe rzeczy e, i zacznie w pewnym stopniu. E, reagować bardzo entuzjastycznie na te dane, bo im więcej siedzimy w danych, tym więcej entuzjazmu jest na naszych twarzy, bo oczywiście pierwszy rak jest, jak spojrzymy na jakiś system, to, tak, to takie jest e, e, uczucie, takie ble po takie prostu. Przy, przytłoczenie przytłoczenie mhm. tym wszystkim, a im więcej siedzimy z tym, tym bardziej to jest ekscytujące e, i, i super, i fajne. No i komunikatywność, bo to też jest dosyć ważne, że, że... Trzeba umieć opowiedzieć o tym, co się znalazło, bo to nie są trywialne rzeczy. I jak się dobrze rozumie, to się to umie opowiedzieć w prostych słowach. Bo trzeba pamiętać, że te rzeczy dostarczamy dla ludzi, którzy są nie do końca inżynierami, ale trzeba im pomóc zrozumieć dlaczego i czemu. Więc to też jest dosyć ważne, żeby umieć opisać to, co się zrobiło, w dosyć prostych słowach dla, dla biznesu. Mm -hmm. e, pozostańmy jeszcze przez chwilę właśnie w. Pojęcie data scientistów. Mam wrażenie, że do tego e, worka e, dodaje się kilka różnych e, kategorii. I to jest na przykład big data, deep learning, machine learning. Powiedzcie, proszę, na czym polegają właściwie te e, kategorie, czym się od siebie różnią? No, data science mi się kojarzy z Excelem. <laughs> tak, dosyć. E, może brutalnie. Tylko, tak, brutalnie. E, no. Data Science to jest osoba, która jest dobra z matmy, zazwyczaj jest dobra z statystyki i potrafi takie to przełożyć na dane, które posiada. Aczkolwiek jest ich, wydaje mi się, że takim osobom jest bliżej do analityka niż do osoby, która jest inżynierem. I tak patrząc z perspektywy tego, co się dzieje i to, co można przydać na, na, na LinkedInie, to raczej środek ciężkości przesuwa się. Od Data Science do Data Engineering, czyli tak jak mówisz o tym dużym worku, to Data Science wydaje mi się, że to jest taka wąska działka, gdzie się próbuje pewne znane reguły matematyczne, głównie statystykę, przełożyć na, na dane. No i teraz się dzieje ten moment, żeby te dane można było do tego przysłowiowego Excela włożyć i zaaplikować reguły statystyczne. No i, wtedy, no i tutaj już jest big data, Data Engineering. No i jest jeszcze druga, druga część tego, tego wora, czyli machine learning albo deep learning. No to są rzeczy, to są dosyć zaawansowane algorytmy, które tak naprawdę pozwalają nam ułożyć jakieś skomplikowane funkcje na podstawie danych, które posiadamy. Aczkolwiek też świat zmierza w tym kierunku, że jest bardzo dużo narzędzi, które pozwalają po prostu włożyć dane i dostać coś na wyjściu i bardzo dużo osób to tak traktuje jak blackboxa niestety. A ta część, która pisze te algorytmy, która je rozumie, która je uskonala, jest dosyć wąska i to się dzieje albo na uczelniach, albo w dużych korporacjach, mają swoje takie wycinki działów researchowych, które zajmują się stricte tymi algorytmami. Więc tak naprawdę data science jest moim zdaniem małą działką, machine learning też jest małą działką, a wszystko się sprowadza do tego big data czy do data engineering. Bo Wszystkie dane można zrobić big, jeżeli się odpowiednio z nimi popracuje. Rozumiem, dobra. Dotarłam do pewnego raportu sporządzonego przez IBM i Burning Glass Technologies. I tutaj nazwijmy to jeszcze umownie data scientistów dotyczy. Przedstawiam konkretne liczby. Podobno na świecie otwartych będzie 2,7 miliona rekrutacji na specjalistów związanych z danymi, a zapotrzebowanie firm na specjalistów od danych wzrośnie o 39%. Powiedzcie, proszę, jak Waszym zdaniem wygląda to zapotrzebowanie na data scientistów w Polsce? Na osoby z z danymi, tak, tak nazwijmy to, rolę. Zapotrzebowanie jest bardzo duże w Polsce i staje się coraz większe. Porównując rynek brytyjski mm -hmm. do polskiego, to jednak polski rynek jest na początku drogi mm -hmm. tego, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Widzę to po sobie, ile, powiedzmy, ofert jest na stanowisko, które ja zajmuję, mm -hmm. a ile takich ofert jest w Polsce. Do tej pory, może znalazłem jedną ofertę, taką typową, która. E, odzwierciedla to, co mm -hmm. robię, jednak w Wielkiej Brytanii no, takich ofert to mam z 20-30 na tydzień. E, mm -hmm. I moim zdaniem e, no, kierunek, w jakim zmierzamy, e, no, będzie taki, że w Polsce też dojdziemy do tego pułapu. Na chwilę obecną e, jest taki hype ciągle, że szukamy data scientistów, każdy chce robić machine learning, każdy chce robić te rzeczy, ale myślę, że to wszystko się e, trochę przekieruje właśnie na budowanie typowych pipeline z danymi do przetwarzania danych do tego data engineeringu. Tak jak porównywaliśmy data engineera czy data scientista, na, tak naprawdę na jednego data scientista przypada dziesięciu data inżynierów. Wszystko chodzi o to, żeby te dane zebrać, żeby wytworzyć odpowiednią mhm. paczkę, którą wtedy można włożyć do jakiegoś modelu i, i wyciągnąć jakieś odpowiednie wnioski. Także moim zdaniem, jesteśmy na początku drogi, ale z czasem mam nadzieję, że Osoby kodujące w Pythonie, czy też osoby, które podążają ścieżką, tą data scientist, machine learning i tak dalej, trochę bardziej się skupią na tej stronie mm -hmm. data engineeringu, bo moim zdaniem to jest dużo ważniejsze. Core. Co tak. ciekawe, ostatnio widziałem raport płac albo widełek płacowych w ofert pracy. No i najlepiej, najbardziej najlepiej płatne. tam było chyba tak z 10 czy 15 kategorii. Było poprzez testowanie manualne, automatyczne web development, e, embedded programowanie no to wszystkie kategorie. No i najwyżej płatne było no to oczywiście cybersecurity, bo osoba, która się tym zajmuje, to się prawie że podpisuje krwią albo ma bardzo dużą odpowiedzialność za to co robi. A na drugim miejscu był właśnie inżynieria danych z mhm. tych wszystkich 15 czy 20 kategorii. To tylko pokazuje, no, wiadomo, no podaż rodzi popyt, więc pokazuje tylko, że, że to jest to miejsce, gdzie jest duże zapotrzebowanie na specjalistów. I też się mówi, że cybersecurity i data engineering to są jakby te dwie działki, które będą się najbardziej, mhm. najbardziej rozwijać. No właśnie, brzmi bardzo rozwojowo i wspomniałeś już o tych zarobkach. Może tak odkryjmy. Albo postarajmy się przynajmniej powiedzieć o tym, jak wyglądają zarobki osób, które zajmują się danymi. Różnie. To zależy. Właśnie ostatnio widziałem post na jakimś forum, że osoby nie podały widełek i było wielkie oburzenie tej osoby, że widełki mhm. nie są podane. Moim zdaniem, ciężko jest podać widełki. Mhm. I, oczywiście, to mamy jakieś widełki powiedzmy, dla eksperta, powiedzmy, dla, dla Mida, seniora, ale tak naprawdę, dla mnie junior może być seniorem, ekspert może być juniorem. E, mhm. I e, zawsze stwierdzam, że no, ja bym chciał usłyszeć od kogoś, na ile e, ktoś, powiedzmy, ceni swoje umiejętności. A jak to wygląda z naszej perspektywy? No, mniej więcej wiemy. E, co ta osoba może wiedzieć i gdzie ją wpasować w zespół, i, 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 i jakie zarobki możemy zaproponować e, dla takiej osoby, bo e, tak naprawdę no, z doświadczeniem inżynierów danych e, jest bardzo mało mhm. e, i bardzo ciężko dla niektórych osób e, powiedzmy zaczynać z wysokiego C, e, bo powiedzmy są ekspertami w Pythonie, ale pomimo tego, że są ekspertami w Pythonie nie zderzyli się jeszcze porządnie z danymi, z tą rzeczywistością i owszem, no, ta osoba może mieć wymagania eksperckie, ale no, widełki, jakie możemy zaproponować no, będą niższe aniżeli ekspert a z drugiej strony wiemy, że są osoby m, na przykład juniorskie, które mhm. no, wychodzą m, naprawdę z małego pułapu ale dużo pracowały z danymi i nagle się okazuje, że no, te widełki mogą być o wiele, wiele większe albo mogły być, także mhm. No, także tu jest e, bardzo ciężka. jeżeli chodzi o stawki, to według tego raportu e, no, są rynkowe. E, są rynkowe. Trzeba A. powiedzieć, że są szerokie i rynkowe, jak to się mówi <laughs> żeby bardzo. nie zdradzać. Nie, ale jest to na pewno, jakby porównywać do jakichś robienia web serwisów czy tego typu rzeczy, na pewno te stawki są wyższe. Mhm. Są to jedne, no, są różne tam różnie w internecie można zobaczyć jakie są stawki, ale to są raczej należą do tych wyższych pułapów niż tych niższych. Okej, okay. a załóżmy, że ktoś właśnie myśli o tym, żeby zostać takim zaklinaczem danych. Skąd powinien lub mógłby czerpać informacje, inspiracje, wiedzę, by zostać dobrym zaklinaczem? No jest bardzo dużo ciekawych artykułów. Ja korzystam z medium, tylko tam trzeba mieć też takim przymkniętym okiem przeczytać. Bo nie wszyscy piszą ciekawe rzeczy albo takie rzeczy, które są z życia wzięte. No i też jest dużo osób, nie chcę na nich ich nazwać brzydko influencerami, mhm. ale na LinkedInie jest dużo osób, które jakby się dzielą wiedzą. A, można sobie poczytać takie regularnie do, dodają posty, z, to są na przykład z pracownicy Airbnb czy Facebooka, gdzie oni przetwarzają dużą ilość danych i oni regularnie coś na tym Ninkady nie zamieszczają. To są ciekawe informacje, no i tam jest właśnie taki powiedzmy, tutoriale jak Przetwarzać dane, jak robić, żeby te dane były czyste, jak się poruszać w tym świecie na granicy bazy danych i na granicy data lakea i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo dynamicznie, więc trzeba jakby trzymać rękę na pulsie i ciągle jakby podążać za nowinkami. Narzędzi jest bardzo dużo, ale jak się pośledzi kilka osób i się zbierze wspólny zbiór, to tego wydaje się zasady są te same, a narzęd dobrych narzędzi jest tylko kilka. Rozumiem. Dobrze, Mateusz, my razem współpracujemy z Infoshare Akademii mhm. podczas rozmów kwalifikacyjnych, symulacji tych rozmów. To znaczy, przejdźmy może teraz właśnie do tych rozmów kwalifikacyjnych, jak one u Was wyglądają w firmie. Ile jest etapów? Jeden. 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 Najważniejszy etap jest jeden. Ja powiem tak, że <laughs> ostatnio z Bartkiem bardzo dużo rozmawialiśmy mhm. i. Powiem tak, że osoby, które zatrudniliśmy, to zazwyczaj 10 minut my wiemy, że to osobę chcemy zatrudnić. Nie, naprawdę to, to, to wiadomo. Czasami się wahamy, to wtedy to trwa po godzinie, podyskutujemy, wyślemy jeszcze zadanie domowe. Mhm. No, i potem po tym zadaniu jeszcze podejmujemy decyzję. Było tak, że co, chyba z 10 osób mieliśmy wątpliwości, dostały zadanie domowe i żadna z nich nie odpowiedziała, nawet nie odpisała, więc się nasze wątpliwości rozwiały Dokładnie. bardzo proste. Generalnie nie lubię takiego podejścia, które stosują firmy: jakiegoś live coding, mhm. czy rozwiązywania zadań jakiegoś algorytmu, czy, czy powiedzmy, napisania jakiegoś. Jakieś funkcji. Sam zadaję takie pytanie, ale nie każe pisać kodu, tylko próbuję usiąść razem i zrobić takie, jakby podejście przy tablicy, jakbyśmy to razem rozwiązali, jak możemy przejść, jak możemy zoptymalizować te rzeczy. Taki live coding moim zdaniem jest wyniszczający dla kandydatów, bo raz jest stres, dwa może być gorszy dzień, trzy może być późna pora i. Osoba, która przychodzi, może już cały dzień pisała kod albo debugowała mm -hmm. coś ciężkiego i teraz po prostu nie jest w stanie się na tym skupić. Więc my raczej podchodzimy do tego e, troszeczkę inaczej. Zadajemy pytania jakby ze wszystkich e, taki ogień krzyżowy, czyli e, a jakieś pytania matematyczne, jakieś takie zagadki. E, tak trochę rozmawiamy o danych, trochę e, o optymalizacji, więc to jest taki ogień krzyżowy. Tak, tak. tak. I nie, raczej zadajemy pytania otwarte zawsze zadajemy pytania otwarte i lubimy dyskutować. No i to zadanie, które dajemy, e, zazwyczaj e, mówimy, że e, nie jest tak, że to jest jakaś jedna odpowiedź, tylko chcemy zobaczyć, jak wygląda praca. Więc nawet jeżeli nie jest skończone, a nie wiem, masz, coś ma gorszy tydzień, czy coś, czy miał wesele w weekend, mhm. to mówimy wyślij to, co masz. My chcemy zobaczyć po prostu jak myślisz, jak to mhm. działa, jak to jest zrobione i to nam wystarcza w zupełności. Sprawdzamy charakter pisma, komunikata. I też... Analizujecie. Analizujemy, tak. dokładnie. Też nie oczekujemy, że ten kod ma działać tak naprawdę, bo chcemy widzieć mm -hmm. tok myślenia i właśnie charakter pisma. I też, co jest e, chyba inne e, od innych interwiu, e, jeżeli robimy, e, jakie robimy, to tak naprawdę potrafimy powiedzieć kandydatowi po 20-30 minutach, że mm -hmm. przepraszamy, ale nie jesteś osobą, której mm -hmm. szukamy. I wtedy wymieniamy pozytywne strony i wymieniamy strony nad którymi ta osoba by musiała jeszcze popracować, żeby aplikować się właśnie na takie stanowisko. E, jesteśmy bardzo bezpośredni, wolimy powiedzieć od razu kandydatowi mm -hmm. dać feedback, e, aniżeli skończyć interwiu i wtedy gdzieś tam za plecami coś e, obgadywać i, w tygodniach i, się obgadywać. Tak dokładnie, nazwać. dokładnie. E, dlatego Pracujemy zawsze na tej zasadzie. Trzeba być szczerym, bezpośrednim. To jest typowo jedynko zerowe. Czy znaczy nie dajemy feedbacku, jak osoby nam nie wyślą tego zadania domowego? To wtedy nie odpowiadamy feedbacku, ale wydaje nam się, że jest oczywisty, <grym> 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 dlaczego taka osoba się nie nadaje. Ale o dziwo jestem w szoku, bo no ja bym nie potrafił tak po prostu dostać zadania i nie odpowiedzieć na to zadanie, nic, cisza, nawet ja nie, nie wiem, no czuję, że mówię, no, powiedzmy napisać, no nie czuję się dobrze z danymi, mm -hmm. albo no trochę mnie to przerosło, albo no, no nie dam rady, albo no, nie wiem, to po prostu cisza, zamiera, no, dla mnie to jest takie, pokazuje, że, bo to byli ludzie, którzy byli na poziomie juniorskim, to pokazuje mm -hmm. jak, jak złe podejście mają, no, tak. bo dla mnie oni są już skreśleni. A, I jeżeli no, różnie bywa w życiu, nie zawsze się pracuje dla tej samej firmy, więc może kiedyś za kilka lat stracimy na siebie ponownie, to dla mnie to jest taki duży jakby m, punkt, że ja. No, to jest takie ryzyko. No, zostawić bez odpowiedzi kogoś, to jest bardzo, bardzo, bardzo nie okej. Okay. Mhm. Czyli faktycznie tak jak mówisz, e, takie podejście indywidualne i też budowanie relacji. Tak, dokładnie. To jest, no przecież nikt się nikogo nie obrazi. No, nie, nie każdemu może odpowiadać dana praca, dane zadanie, ktoś może powiedzieć, no nie wiem, potrzebuję jeszcze tydzień, ale tak zostawić bez odpowiedzi, to uważam, że to jest najgorsze, co może być. Mm -hmm, mm -hmm. A powiedzcie, właśnie, w związku z tym, że firma jest międzynarodowa, czy na jakimś etapie sprawdzany jest też język angielski, czy to jest istotne, żeby. Bardzo często też nasi koledzy z Londynu. Y chcą porozmawiać mhm. z naszymi kandydatami, żeby zobaczyć, czy się jakby wpisują w ten zespół międzynarodowy, czy potrafią rozmawiać po angielsku, no i też czasami sprawdzają technicznie, aczkolwiek jakby pierwsze decyzje podejmujemy my i potem powiedzmy prezes czy, czy menedżerowie też robią przeprowadzić jeszcze jedną, jedną rozmowę. Mhm. Okej, okay, w takim razie powiedzcie proszę, jak em, Waszym zdaniem najlepiej przygotować się na taką rozmowę u Was w firmie rekrutacyjną? O co zadbać, a czego unikać? Ja powiem tak, najlepiej być sobą i nie udawać nikogo innego. Mm -hmm. Wiemy co wiemy i nie wiemy tego czego nie wiemy, no się nic nie zmieni. Nie ma czegoś takiego jak przygotować się, nauczyć mm -hmm. się po prostu rozmawiamy o tej osobie, jaka ta osoba ma doświadczenie, jak ta osoba myśli i nic więcej tak naprawdę nie oczekujemy na tym etapie. My swoje własne wnioski i tak wyciągniemy i będziemy wiedzieć, jaką decyzję podjąć i jakie wskazówki dać danej osobie. Nie skreślamy nikogo, bo tak naprawdę zatrudniamy wszystkich od poziomu juniorskiego do poziomu eksperckiego. Także tak jak powiedziałem, być sobą jest najważniejszą mm -hmm. sprawą dla mnie przynajmniej. No jedna rzecz to nie kłamać na rozmowie. Jak się czegoś nie wie, czegoś nie robią, no powiedzieć. No przecież no, nikt nie jest alfą i omegą. Mm -hmm. Ja też chodząc czasami na rozmowy czy, czy jak chodziłem, to czasami miałem wrażenie, że e, rekruterzy albo wymagają jakiejś wiedzy wikipedycznej, mm -hmm. jakichś wzorów, albo e, rekrutują jakby pod siebie. W sensie, że ja mam taki problem, więc oczekuję od kandydata, że on ten problem... Już rozwiązał, albo jakby się z tym mierzył. A to tak naprawdę jest troszeczkę inaczej, bo w każdej firmie są inne problemy, więc czasami warto pisać, jaki problem się rozwiązywało u siebie, i powiedzieć, jak się go rozwiązało, to pokazuje jakby mindset do, do, do rozwiązywania problemów. Mhm. Wspomnieliście już o tym, że. Poszukujecie kandydatów. Skupmy się jednak jeszcze na juniorach. Powiedzcie proszę, co taka nowa osoba w firmie, junior, czego może się spodziewać? Jak wygląda jego onboarding, pierwszy dni w pracy? Kawa. <głosy> <głosy> Porządna kawa. <noise> Ale parzenie jej? <noise> nie, 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 absolutnie. <noise> tak, to mamy bardzo doświadczony team. Mamy parę osób ze stopniami naukowymi, osoby, które wykładały też na uczelniach, także są osoby, od których można się bardzo wiele nauczyć. Jeżeli chodzi o juniora, to tak naprawdę zderzenie z kodem jest od dnia, no dobrze, od dnia drugiego, bo pierwszy dzień to jest tak naprawdę dostępne środowisko, trzeba sobie przygotować mm -hmm. swoje narzędzia do pracy, ale drugi dzień my zaczynamy od jakichś testów, żeby się zaznajomić z repozytorium, z kodem, mm -hmm. żeby wiedzieć mniej więcej co, gdzie jest i jak. E jeżeli chodzi o juniorów, to oczekujemy dużo pytań. E mm -hmm. Bardzo dużo pytań, bo kto pyta, nie bądź, ja lubię właśnie osoby ciekawskie. Osoby, które mówią, o, a tutaj coś jest nie tak, a tutaj, a co to, do czego to. E tego przede wszystkim oczekuję od Inora, tej mm -hmm. ciekawości. Tak, siadamy. E no. Razem jest przeznaczony w sensie taki placeholder w kalendarzu, żeby codziennie tam powiedzmy godzinę razem spędzić przy kodzie, rozwiązać jakiś problem na tablicy, mm -hmm. żeby porozmawiać. Aczkolwiek staramy się to tak zrobić, że żeby nie było to tak co 15 minut pytania, a czemu, tylko mówimy, to zbierz wszystkie wątpliwości. Które masz, przejrzyj to, no i potem usiądźmy i usiądźmy godzinę, dwie, trzy. Wszystkie rozwiejmy, spróbujmy coś razem napisać. Więc raczej tak staramy się blokowo do tego podchodzić mm -hmm. i to działa. To działa, wiemy, że, że mamy już kilka juniorów, mamy wdrożonych i to naprawdę szybko poszło i są już samodzielni. I ten jakby per-programming, czy to takie wspólne rozwiązywanie problemów już teraz się nie dzieje codziennie, tylko raz na tydzień albo mm -hmm. raz na dwa tygodnie. Okej, okay. a w takim razie jak wyglądają dalsze możliwości rozwojowe w firmie? Ja zawsze mówię sky is the limit, tak? Naprawdę znam wiele osób, które nawet my mieliśmy office managera, który skończył jako analityk, mieliśmy analityka, który skończył jako front-end developer. Ja zawsze podchodzę do tego tak, że osoba musi się czuć dobrze w firmie, jednak praca to jest jedna trzecia, jedna druga naszego życia i ja chcę, żeby ta osoba była szczęśliwa. Jeżeli widzi jakąś niszę, czy widzi gdzieś jakieś miejsce dla siebie, że coś innego by ta osoba chciała robić, przeprowadzamy rozmowę i zaczynamy wtedy dzielić czas na pewne obowiązki, te, które chciałbym, żeby ta osoba jednak wypełniła. A potem robimy powiedzmy dzień w tygodniu, dwa dni w tygodniu, kiedy ta osoba może się skupić na tej innej dziedzinie. No i z czasem możemy zrobić takiego shifta: no bo wiadomo. E, przy zarządzaniu takim zespołem, no, je, pewna praca no, musi być wykonana. E, to nie jest tak, że z dnia na dzień od razu, o jak chcę robić frontend. Dobra, to, to, to rób frontend. Nie będzie czegoś takiego. E, ta zmiana musi być e, trochę wolniejsza, mhm. e, bo wiadomo, że jeżeli ta osoba przejdzie z jednej dziedziny do drugiej. Ja też muszę jakąś tą lukę wypełnić, a z drugiej strony wiem, że tamta też. luka też mhm. będzie wypełniana mhm. pomału. Mhm, jasne. To w takim razie powiedzcie, proszę, co doradzi, do, doradzalibyście osobom, które zastanawiają się właśnie nad zawodem zaklinacza danych bądź przebranżowującym się do IT? No, czasem zadać pytanie, czy ja chcę to robić, poczytać, bo. E... Często się tak zdarza, że o pójdę do IT, są tam no, wspaniałe zarobki, no i w ogóle fajna praca, i można przyjść do pracy na 12. I generalnie, jak się ma gorszy dzień, to, to można troszeczkę mniej zrobić, bo to jest takie trochę wyobrażenie. No bo nie wyszukujmy się, że zawód programisty, to jest trochę za wolny zawód. Nie chciałbym tu powiedzieć, że to jest artysta, ale jest to taki poniekąd e, można się dogadać na wielu etapach. Nie trzeba być jak nauczyciel na dzwonek. Aczkolwiek, e, no dobrze by było, jakby nie nastąpił dysonans poznawczy, e, no że ja będę albo super data scientistem, albo przyjdę i będę miał fajne dane i w ogóle będzie wszystko się kleić. No, je, no nie każdy się nadaje, niestety. No i dobrze by było, żeby spróbować rozwiązać jakiś prosty problem, poczytać, jak taka praca wygląda, zobaczyć, czy się lubi pracować z danymi. Na przykład, nie wiem, nawet jakiś głupi arkusz w Excelu zrobić, mhm. a regresję liniową w Excelu nie jest to jakieś straszne. No i bo często potem jest tak, że jeju, ja patrzę w te cyferki, w te rzeczy. To, to nie dla mnie, ja już nie mogę tak spędzić całego życia, więc no. W, spróbować zrobić coś samemu, jakiś prosty program, który przetwarza dane, jest trochę danych dostępnych publicznie i zobaczyć, czy, czy to jest to co, to, co chcemy robić, bo potem może być tak, że będziemy sfrustrowani i no niestety nie będzie to się, to działać. Mhm. No, w takim razie pozostaje mi chyba tylko zachęcić wszystkich do e, zapoznania się z ofertą firmy i aplikowania poprzez stronę? Tak, zgadza się, e... Wszystkie obecne oferty pracy są zamieszczone na naszej stronie. projectx.com i tam jest taka zakładka chyba About Ta, Us i tam ja, jest careers. careers. About Us jest chyba Careers. Dobrze, dobrze, super. Bardzo Wam dziękuję za odkodowanie tych wszystkich informacji, a Was zachęcam do oglądania dalszych odcinków Stacji IT Rekrutacja.